Przemysław Zagała, Sporty Walki Org, Kamil Hassan. Witam, witam. Kamil, jak wrażenia na krótko po walce? Jak wrażenia? No, nie spodziewałem się, że tak walka w ten sposób się potoczy. Byłem przygotowany na wszystkie rundy, ale dzięki Bogu udało mi się skończyć walkę przed czasem. Idąc do walki, co miałeś w głowie? Spokój. To właśnie mi trener mi podpowiedział, żeby być spokojnym i tak właśnie było. Wydaje mi się, że to tutaj pomogła walka na Fame MMA 3. Już byłem z tą publicznością, że tak powiem, zaklimatyzowany. Wiedziałem, jak to wygląda, więc pewnie to był ten czynnik, który właśnie spowodował to, że byłem spokojny. A jak w ogóle twoje przygotowania w klubie? Bo też widać ewidentnie, że Fame MMA mocno się rozwinęło dzisiaj. Sędzia główny i ringowy Tomasz Bronder, więc pełen profesjonalizm. Widać, że federacja rozwija się w kierunku pełnoprawnego MMA. Twój obóz przygotowawczy w klubie Unique Fight. Jak w ogóle oceniasz też rozwój tego MMA? Ale Fame MMA? Tak. No moim zdaniem z edycji na edycję ten poziom jest coraz wyższy, ale to bardzo dobrze, bo uważam, że jednak ludzie chcą oglądać coraz to wyższy poziom sportowy. No więc oby zawodnicy się rozwijali i pokazywali coraz lepsze walki. A jak ty do tego podchodzisz tak osobiście? No bo kolejny obóz zaliczony, przygotowawczy. Widzisz swoją ścieżkę kariery jako taki zawodnik pełnoprawny MMA, czy traktujesz to tak frikowo? Nie, oczywiście tutaj podchodzę do MMA sportowo. Mam tutaj plan bycia mistrzem najlepszych organizacji. To są moje ambicje. Oczywiście jak Bóg pozwoli, jak zdrowie pozwoli. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Ile razy w tygodniu trenowałeś? No powiem ci, że praktycznie codziennie byłem na treningu. Ja generalnie preferuję częstotliwość treningową, a nie intensywność. To na mnie lepiej działa. Ale do dzisiaj jakby nie zmęczyłem się zbytnio. Wyzwałeś też dzisiaj do walki Wiewióra. Kiedy ta walka może się odbyć? Myślisz, że to jest UK, czy bardziej kolejna edycja polska? Nie, wydaje mi się, że tutaj będzie edycja polska. A kiedy, to nie wiem. Tutaj zależy od włodarzy. Tak, może 6, Fame MMA może 7. Zobaczymy. Słyszałeś też, że chcą robić takie starcia meczowe Polska versus UK? Nie słyszałem o tym, a to by było ciekawe. Tylko, że tutaj chyba Polacy musieliby troszkę angielski podszkolić, żeby na tych konferencjach coś mówić. Ale ja już z tym problemu nie mam, bo jednak w Dubaju, jak wyjechałem do Dubaju, to tam ten angielski podszkoliłem, więc bardzo się z tego cieszę. Dobrze, ja tobie gratuluję, nie będę cię już dłużej trzymał. Jeżeli chcesz podziękować, pozdrowić, to proszę. Tak, tutaj chciałem podziękować moim sponsorom, którzy mnie tutaj wspierali, czyli Klinika Moreno, Smaczny Box Catering, jak i wypożyczalnia samochodowa Carrefour VIP. Dziękuję. Gratuluję.